Cześć, mam na imię Sebastian Kwiecień, pracuję w firmie Cruiser. W tym krótkim filmiku przedstawimy Ci transport lotniczy, który jest jednym z podstawowych rodzajów transportów w branży TSL. Przedstawię Ci też również kilka podstawowych zasad, by uniknąć kłopotów w realizacji takiego transportu. Do podstawowych jakby zalet transportu lotniczego należy zaliczyć trzy rzeczy. Po pierwsze jest to bezpieczeństwo. Jest to transport statystycznie rzecz biorąc bardziej bezpieczny, na przykład od transportu drogowego. Po drugie jest to transport, który ma najmniejszy wpływ negatywny na nasze środowisko. I trzecią, najważniejszą zaletą transportu lotniczego jest to, że transport może dotrzeć ten najszybciej, w najbardziej odległe miejsca, czyli gdzieś, i często jest tak, że ten transport jest jedyną opcją, bo transport drogowy czy morski na przykład nie może dotrzeć w to miejsce. Pierwsza rada, co trzeba wiedzieć, żeby w ogóle zorganizować transport lotniczy. A więc jak w przypadku każdego transportu należy podać ilość sztuk, które mamy do wysłania, wymiary, wagę, gotowość towaru. Jak również należy poinformować, czy jest to transport materiału neutralnego w transporcie, czy materiału niebezpiecznego. Bardzo ważne jest też w przypadku wysyłki takiego towaru poza Unię Europejską, by powiadomić, czy jest to towar na odprawie celnej, który będzie podlegał odprawie celnej, czy jest to towar tak zwane próbki o niskiej wartości, które to nie będą takiej odprawie celnej podlegać. Tutaj jest bardzo ważna uwaga, jeśli podajecie wymiary, należy pamiętać, że samoloty nie są z gumy. To znaczy, że jeśli będzie jakaś różnica w wymiarach rzeczywistych, a tych podanych na przykład do wyceny, może zdarzyć się tak, na przykład, że ten towar, nie wiem, nie wejdzie na przykład do luku samolotu lub do tak zwanego iglo, które są pakowane dalej w samolot, gdyż te jakby elementy, no nie są jakby rozciągliwe, nie są z gumy. W transporcie drogowym mogłoby to przejść, w transporcie lotniczym niestety zawsze to nie przejdzie. Kolejną radą jest to, że jak już wspomnieliśmy wcześniej, transportem lotniczym można wysyłać transporty materiałów niebezpiecznych. Szczegółowe regulacje są określone w przepisach IATA DGR. Należy pamiętać, że są to przepisy bardziej szczegółowe i restrykcyjne w porównaniu do transportu drogowego, czyli w porównaniu do przepisów ADR. Natomiast jeśli nie wiecie, jak wysłać taki rodzaj materiału niebezpiecznego gdzieś w świat, to bardzo często jest tak, że przy cargo działają wyspecjalizowane firmy, które pomogą w opisie, w oklejeniu danego towaru, w wypełnieniu deklaracji, więc zawsze można jakby z tego rodzaju opcji skorzystać przy wysyłce materiału niebezpiecznego. To teraz kilka słów dla Was odnośnie dwóch podstawowych rodzajów wysyłek w transporcie lotniczym. Są to dwie opcje, door-to-door i door-to-airport. W przypadku opcji door-to-door wykupujecie usługę, która zawiera doręczenie towaru do finalnego odbiorcy. W przypadku usługi Door to Airport jest to usługa, która polega na dostarczeniu towaru do wskazanego lotniska, skąd finalny odbiorca sam musi ten towar odebrać i załatwić wszystkie formalności na miejscu. Bardzo ważne jest, by podawać prawidłowe dane odbiorcy, bo jeśli będzie się to różniło na liście przewozowym lotniczym w stosunku do faktycznego stanu, mogą pojawić się problemy przy odbiorze tego towaru, na przykład z lotniska albo przy finalnej gdzieś tam odprawie. Będzie to rodziło po pierwsze koszty, a po drugie przeciągnie się transport lotniczy, dlatego bardzo ważne jest podawanie tych prawidłowych danych odbiorcy do listu lotniczego. Na sam koniec informacja dla Was, jak to wszystko troszeczkę się odbywa od strony linii lotniczych. W przypadku wysyłki transportów lotniczych również musimy zabukować jakby miejsce na samolocie. Odbywa się to dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w przypadku, kiedy kupujecie na przykład bilet dla siebie na drugi koniec świata. Trzeba to tak samo zrobić dla danego towaru. Wtedy zostaje nadany indywidualny numer, pod którym można taką paczkę po prostu śledzić. Śledzenie odbywa się na stronie linii lotniczych. Natomiast bardzo często jest tak, że na przykład na pierwszym etapie podróży takiego towaru numer nie będzie widoczny na linii, bo na przykład między Warszawą a Frankfurtem wasz towar będzie podróżował transportem drogowym i finalnie on pojawi się dopiero w tak zwanym track and trace, jeśli zostanie fizycznie zeskanowany na lotnisku, skąd będzie wylot, czyli na przykład z Frankfurtu, skąd na przykład towar podróżował z Warszawy ciężarówką.
Jak sami widzicie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Transport lotniczy to tylko jeden z podstawowych rodzajów transportu w branży TSL. Nie należy się go obawiać. Bardzo często i bardzo gęsto ludzie i firmy z tego rodzaju transportu korzystają, do czego Was też zachęcamy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych filmików.